Danuta Adamska-Rutkowska, doktor nauk technicznych. Dobrze? Tak. Dobrze. Jesteś specjalistką w dziedzinie inżynierii chemicznej i procesowej, tak mam to tutaj odnotowane. Jesteś także autorką wielu artykułów poświęconych neoetyce. W ogóle ja 5 lat miałam zajęcia z filozofii, nie widziałam, że jest w ogóle taki dział jak neoetyka, więc przygotowując się do tego wywiadu, dowiedziałam się. Nauka o myśle. Tak. Jesteś także autorką książek i tutaj może bym wymieniła te książki. To jest Kwantowa rzeczywistość, świadomość wielowymiarowa w świetle badań naukowych, Kwantowa świadomość w konwencjonalnej nauce, Związek ducha i materii, a także Psychotronika współczesna. Nie, no, Związek ducha i materii to jest tytuł tetralogii ogólny. Okej, natomiast rozumiem. W ramach tetralogii jest rzeczywiście wzajemna relacja ducha i materii, z tym, że duch i materia są wzajemnie, można powiedzieć, nierozłączne, bo energia warunkuje pojawienie się materii. W momencie, kiedy znika potencjał do działania, znika i materia, a jednocześnie materia, mając zdolność kodowania informacji, można powiedzieć, że informacja i energia są funkcjami stanu materii i razem tworzą jedną całość, której nie da rady rozdzielić. Po prostu jedno nie istnieje bez drugiego i bez trzeciego. Dobrze. Czyli nie można powiedzieć, że my pracujemy z energiami, my energię tylko wykorzystujemy do osiągnięcia celu. Pracujemy z polami fizycznymi, bo materia to są pola fizyczne i to, że my tak pięknie wyglądamy i jesteśmy takie urocze i zwiewne i cudowne. I właśnie cudowne, to jest tylko i wyłącznie wynik działalności naszych struktur mózgowych, które odbierają fale interferencyjne świetlne, które się odbiły, pochłonięte zostały częściowo nie. I z tego obrazu, który dostaje, znaczy nie obraz, te fale, które dostają się do naszych oczu, padają na siatkówkę, przetworzone zostają w elektryczne sygnały. One są później kierowane do płatów skroniowych, do hipokampu, bo tak prawdę powiedziawszy, w płatach skroniowych gromadzą się nie tylko te informacje, które pobieramy z otoczenia, bo również te informacje, które pobierają nie czopki siatkówki, ale pinealocyty, szyszynki, też dostają się do płatów skroniowych i w hipokampie następuje rozdzielenie tych sygnałów. Czyli te sygnały, które powstały przez odbiór fal świetlnych wpadających do naszych oczu, bez problemu przedostają się przez hipokamp do tych struktur, które dokonują funkcji rozpoznawczych. Natomiast gro sygnałów podprogowych, dlatego nazywamy je podprogowe, bo my ich świadomie nie odbieramy, zostają w hipokampie zatrzymane i tylko i wyłącznie zostają w związku z tym w naszej wielowymiarowej świadomości zakodowane i tam tkwią. Danusia, to jest jakby jedna sprawa, a jak to jest z osobami, które na przykład od urodzenia są niewidome? No to one nie odbierają fal świetlnych. A jak jest? Mają jak? A jak jest z poczuciem ich odbioru? To znaczy one mogą odbierać fale świetlne, ale najwyraźniej mózg ich nie przetwarza. A myślę, że jest... To jak... różne uszkodzenia mózgu też, które powodują, że na przykład można odbierać rzeczywistość zewnętrzną nie w postaci holograficznego obrazu, tylko statycznych obrazów, tak jak gdyby się oglądało pojedyncze klatki filmu. Ale myślę, że ta osoba, która jest niewidoma, nie ma szans zobaczyć holograficznego obrazu? Oczywiście, że może. Ale żeby to uzyskać, musi dokonać integracji wielowymiarowej świadomości
i zobaczyć to z perspektywy pozacielesnej. I wtedy zobaczy rzeczywistość, w jakiej żyje. A w jakiej sposób... były już tego rodzaju badania prowadzone przez panią profesor Stawowską u nas w Polsce. A można się jakoś dowiedzieć czegoś na temat? Ona chyba już nie żyje. Rozumiem. Ale wydaje mi się, że jej książki może są do kupienia jeszcze. Albo przynajmniej w jakichś antykwariatach, to byłoby interesujące. Bo z tego co pamiętam, to ona już była wiekowa, kiedy ja jeszcze byłam dużo młodsza, a w tej chwili ja już jestem starsza pani, to ona może już niestety przejść na inny poziom egzystencji. Chciałabym być taką starszą panią, jeszcze po prostu z tym umysłem. Bo... Tylko mogę sobie po prostu tego życzyć, ja tobie pozazdrościć. Danusiu, spotkałyśmy się dzisiaj dlatego, że mamy drugą połowę października i tak naprawdę jest w Polsce to szczególnie taki okres, w którym my przechodzimy jakby w taki stan spoczynku. Ale też taki zadumy, czas to jest taki myślenia o osobach, które no w teorii, wiem, że to w teorii odeszły. No one odeszły od nas, to nie ulega kwestii, tylko tyle, że idę i żyją w tej chwili w zupełnie innej rzeczywistości niż my. To znaczy oni, te osoby żyją praktycznie w tej samej nawet przestrzeni co my, tylko w innych wymiarach tej przestrzeni i my tego dlatego nie widzimy. Czyli to jest tak... Widzimy, ale to też jest kwestia tego, jaką mamy percepcję. Czy mamy percepcję rozszerzoną, czy tylko ograniczoną do percepcji wzrokowej. I ja przyznam się szczerze, że byłam w szoku, kiedy zobaczyłam swojego małżonka po śmierci w sypialni, jak mnie witał i usiłował mnie... Nie przemawiał do mnie, jakoś nie był w stanie również porozumieć się ze mną na drodze rezonansu wtedy, kiedy był w czasoprzestrzeni, ale swoim zachowaniem starał się mi przekazać, że on jest przeszczęśliwy tam, gdzie jest. Natomiast tej samej nocy wcześniej spotkaliśmy się w rzeczywistości ukrytej przed naszą zmysłową percepcją, no i tam swobodnie się porozumiewaliśmy. A jak dotarłaś do tego miejsca? W czasie snu. Przypuszczam, że z inicjatywy mojego małżonka. A miałaś świadomość? Ściągnął mnie dokładnie do tej przestrzeni, właśnie można powiedzieć do tego środowiska, które sobie sam stworzył wokół siebie. Czyli krótko mówiąc, stworzył wokół siebie takie środowisko, jakie kochał, w jakim pragnął zawsze przebywać. Czy to oznacza, że dla ciebie to środowisko też było takie znajome, że ty miałaś wrażenie, że... No, dla mnie nie było znajome, bo ja tak aż do tego stopnia nie przepadałam za rozrywkami. On usiłował mnie skłonić do tego, żebym wreszcie pokosztowała tego, co on tak lubił i bardzo się denerwował, ponieważ mnie w tym stanie właściwie fascynuje tylko i wyłącznie to, że mogę sobie unieść się i zanurkować. Nie wiem, nie potrafię się od tego dokładnie, zupełnie wyzwolić i jeżeli tylko jestem w tym stanie, to ja muszę pływać. O Boże. A powiedz mi, jak byłaś w gościach u swojego męża, to powiedz mi, czy miałaś jakieś takie odczucia, co to jest za wymiar, że go na przykład w pełni... Nie, absolutnie. Czułam się zupełnie tak samo jak tu. Nawet prawdę powiedziawszy, nie robiłam żadnych rozpoznań naukowych w tamtym terenie, bo ja po prostu się delektowałam tamtą rzeczywistością. Jakie są odczucia? Przede wszystkim jakiejś takiej trudnej do opisania radości i szczęścia. Ja będąc tam, ja po prostu dziękowałam rzeczywistości za to, że mogę poznać aż taki ogrom szczęścia i go odczuwać. Natomiast zupełnie się nie przejmowałam tym, że mąż jest zdenerwowany, że ja nie chcę wypróbować jego tych wszystkich kreacji. I wręcz nawet powiedział mi, przestań się wreszcie wygłupiać, bo ktoś cię to zauważy, a ciebie to być nie powinno.
A, czyli przemknęłaś do komnaty. Do komnaty tajemnic. To jest niesamowite. No, czyli było to bardzo przyjemne spotkanie. Czyli powiedz mi, on się tak samo na przykład mógł irytować, jak robił to za swojego tak, żywota. Był zirytowany, on mi tylko zwrócił uwagę, że ja się zachowuję niewłaściwie. Niewłaściwie względem jego. Niewłaściwie z tego punktu widzenia, że po prostu niczym się nie przejmowałam, żeby po prostu się ukryć jakoś w tej przestrzeni. Żeby nie rzucać się w oczy. No właśnie. Bo tam właściwie, kiedy się jest, to widzi się wszystko dookoła. Nie trzeba się nawet obracać. Wow. Więc ja nawet widziałam te inne postaci, które tam się znajdowały. I dlatego mąż się tak denerwował, że jak ja będę tak zwracała na siebie uwagę, to ktoś w końcu może wyprosić. Po prostu zwyczajnie wziąć mnie za karki, wyrzucić stamtąd. Czyli jemu zależało w tym momencie, żeby być, obcować z tobą. On po prostu chciał mi pokazać, że jak tam jest wspaniale i cudownie, że to wszystko, o czym pisze, to jest sama prawda. Bo on mi nie dowierzał, póki żył. A miałaś okazję tak na co dzień z nim rozmawiać? On cię w pełni rozumiał? Właściwie to on nie chciał ze mną na ten temat rozmawiać. Mówił zawsze, że stary drzew się nie przesadza. I tak jak się urodził katolikiem, tak katolikiem umrze. Ale okazało się, że nie ugrzązł w obszarze przekonań. Przeczytał wszystkie moje książki. Zawsze mówił, że w momencie, kiedy czyta, to wszystko rozumie i wszystko dla niego jest jasne, oczywiste i nie budzi żadnych wątpliwości. Ale niczego nie byłby w stanie powtórzyć. Ale mimo wszystko, to wszystko w nim tkwiło, te informacje. Mhm. Danusio, a powiedziałaś, że tam były te postaci wszelakie. To tylko cienie widziałam. No przepraszam, jedną osobę widziałam wyraźnie, która mi się przyglądała, ale nie wiem, kto to był. Ale miałaś takie poczucie, że one mogą być znajome, ale jednak są obce dla ciebie? Czy... To znaczy ta, która mi się przyglądała, miałam wrażenie, że jest dla mnie obca. Mhm. Rozumiem. A właśnie głównie na tę jedną istotę zwracał mi mąż uwagę, że mam się nie wygłupiać i nie zwracać na siebie uwagi. Tam są również inni ludzie, ale powinnam się zająć przede wszystkim nim. Mhm. Musiał mi przekazać informację, że to jest naprawdę świat, gdzie człowiek jest szczęśliwy. Czyli żadnych trosk, no mąż był ciężko chory w momencie, kiedy zmarł. To znaczy on był po trzecim udarze. Udało mi się już jego wyprowadzić na prostą. Już chodził, już mówił, już był przeszczęśliwy, że jest zdrowy. I nastąpił kolejny udar. I niestety jak ja się obudziłam, to on już nie żył. Rozumiem. A miałaś takie poczucie, że nie zdążyłaś się z nim pożegnać, czy... Nie, ja uważałam, że ja się z nim wspaniale pożegnałam wtedy, kiedy się spotkaliśmy w tej rzeczywistości równoległej. No właśnie, bo o to chciałam zapytać, czy to właśnie nastąpiła ta rekompensata. Ale to problem polegał nie na tym, że ja się z nim nie pożegnałam. Problem polegał na tym, że mnie jego ciągle brakowało tutaj. Bo jeżeli ktoś odchodzi, to nawet jeżeli ja wiedziałam, że on jest szczęśliwy i nie powinnam się o niego martwić, nawet więcej, ja przez długi czas śledziłam, gdzie on jest. Bo w momencie, kiedy ja się z nim spotkałam, to on był w tak zwanym parku. Tam, gdzie się tworzy swoją własną rzeczywistość, czyli w obszarze, który można byłoby nazwać bramą do raju. Czyli przeszedł przez ten cały międzystan, gdzie są obszary patologii, preferencji najrozmaitszych. Tam, gdzie można powiedzieć niedoskonałe istoty się zatrzymują po to, żeby jeszcze dokończyć swojej nauki. Bo niestety, żeby się dostać do tego kraju wielkiego szczęścia,
no trzeba trochę się zmienić, a my przechodzimy na ten inny, do tego innego obszaru egzystencji, dokładnie tacy sami, jacy byliśmy tutaj. Czyli całe to takie... Ale mój mąż był wspaniałym człowiekiem, on się nigdzie nie zatrzymał, mimo tego swojego katolicyzmu, którego się uparcie pazurami trzymał. Danusia, a myślisz, że religia mocno przeszkadza w tym, żeby właśnie dojść do tego swojego... Bardzo mocno przeszkadza, bo pod jednym z filmów, i to nawet chyba tym, nie ostatnim, przedostatnim, bardzo mocno mi się od jakiejś katoliczki oberwało, ponieważ stwierdziłam, że coś takiego jak grzech nie istnieje, ponieważ wszystkie doświadczenia, jakie mamy za sobą, i te, które się dobrze zakończyły, i te, które się źle zakończyły, wszystkie czegoś nas uczą. Mhm. W związku z powyższym nie można powiedzieć, że my, nawet jeżeli popełnimy błąd, bo to są błędy, a nie grzechy, to nikt nas za to nie karze. I za to kocham Boga fizyki, który jest wszechobecny, wszechmocny, wszechwiedzący, tak jak Bóg religijny, ale nas nie karze, nie nagradza, natomiast zostawia nam całkowitą wolną wolę do tego, żebyśmy sami osiągnęli to, tą swoją doskonałość. Zrozumienie, że jesteśmy w gruncie rzeczy emanacją Boga, czyli jesteśmy częścią wszechświata, bo cały wszechświat tworzy sobą jedną całość wzajemnie ze sobą powiązaną. Więc nawet jeżeli jako osoby wielowymiarowe przebywamy częściowo tu, częściowo tam, częściowo jeszcze gdzie indziej, to i tak zawsze stanowimy jako... Moja osobowość, twoja osobowość, zawsze tworzymy jedną całość. I dlatego w momencie, kiedy następuje integracja świadomości, my mamy wgląd w tę inną rzeczywistość i teoretycznie my opuszczamy ciało, ale nie musimy. Dlatego, że w gruncie rzeczy to wszystko się rozgrywa w tej samej przestrzeni. Mhm. Danusia, tutaj powiedziałaś, że my możemy w różnych wymiarach przebywać jakieś części nas, a jeżeli... To znaczy nie możemy, przebywamy. Przebywamy. Jednocześnie przebywamy w całej hipersferze, we wszystkich jej obszarach. Tyle tylko, że będąc tutaj w ciele, czyli obsługując biorobota, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ale nie zdajemy sobie sprawy nie dlatego, że nie mamy takich możliwości, bo okazuje się, że w momencie, kiedy sobie przeczyścimy te kanały, tak. Gdzie możemy się poruszać między wymiarami, to wtedy nie mamy takich problemów z tym, żeby zobaczyć, co jest za zasłoną. No, nazwijmy to w ten sposób. A myślisz, że my stąd i my skądś w jakiś sposób jesteśmy połączeni, że na przykład możemy odbierać telepatycznie siebie nawzajem? Oczywiście, że możemy. Tak prawdę powiedziawszy, gdy byłam po tej drugiej stronie zasłony, rozmawialiśmy ze sobą telepatycznie z mężem. Mhm. Nie wymienialiśmy między sobą żadnych fraz słownych. Tak jak w umyśle odbieram komunikaty z rzeczywistości ukrytej, wtedy, kiedy rozwiązuję jakiś problem, albo chcę się czegoś dowiedzieć, czego nie jestem pewna, tak tam bez problemu on wiedział, co ja myślę, ja wiedziałam, co on myśli. A to ja teraz trochę przewrotne takie pytanie zadam. Czy te myśli, które my mamy, chciałam powiedzieć w głowie, ale to nie jest, to w umyśle, to jest tak, że wszystkie myśli należą tylko do nas? To w takim życiu codziennym. One mogą być widziane przez osoby, znaczy widziane, słyszane, rozumiane, przez osoby o tak zwanej podwyższonej percepcji. Są ludzie, którzy, zresztą nawet opisuje ich w psychotronice, którzy znakomicie się posługują pozazmysłowym postrzeganiem i są w stanie odebrać wiadomość telepatyczną nawet na można powiedzieć, no może nie kosmiczne
odległości, ale na nieomalże kosmiczne odległości, bo były wymieniane pomiędzy telepatą i uczestnikami, właśnie jednym uczestnikiem wyprawy w przestrzeń kosmiczną, oczywiście za pomocą naszych dostępnej nam technologii. To jeszcze mam właśnie takie pytanie. To ja rozumiem, że jakby tutaj granic nie ma, ponieważ gdy ja czasami na przykład czyszczę kogoś energetycznie, to rzadko kiedy to jest osoba, która jest przy mnie. Najczęściej jest to osoba skądś. Może być to nawet z innego kraju. W anomalnych zjawiskach odległość nie odgrywa żadnej roli. My wtedy korzystamy ze spójności wielowymiarowej hipersfery. Bez wielowymiarowej hipersfery nie byłoby anomalii. Rozumiem. Czyli to. Ona i ta struktura umożliwia nam uczestnictwo w zjawiskach anomalnych. To znaczy to, co anomaliami oczywiście nauka konwencjonalna nazywa, bo tak. W momencie, kiedy staniemy się w pełni wielowymiarowi, to dla nas to będzie równie normalne. To aż tak trudno tak słychać, bo to jest takie pejoratywne, że to jest coś na pewno gorszego. Ale dlaczego gorszego? Nie, gdybyśmy byli w stanie odbierać myśli ludzi, z którymi jesteśmy związani, to nikt nie byłby w stanie nas okłamać. To prawda. A przecież to wcale nie jest takie złe, bo dzięki temu nie byłoby teraz tego, co mamy, czyli krótko mówiąc, nie byłoby manipulowania naszymi umysłami, bo każde kłamstwo bylibyśmy w stanie zdemaskować. Ja rozumiem, ale ja myślę, że i my wibracyjnie bylibyśmy na jakimś innym poziomie, ponieważ Danusiu... Nie wibracyjnie. Dlaczego wszyscy mówią o wibracjach, którzy się zajmują duchowością? A jak powinnam to nazwać? Popraw mnie. Po prostu my posługujemy się zjawiskiem rezonansu. Oczywiście faktem jest... ...w rezonans z falami mózgowymi innego człowieka. Ale to są zupełnie inne charakterystyki fal w momencie, kiedy my myślimy coś innego i on coś innego. My nawet nie pracujemy na zbliżonych, znaczy pracujemy na zbliżonych zakresach. Jeżeli wchodzimy w rezonans, to albo jesteśmy na tym samym zakresie, albo jesteśmy na zakresie harmonicznym, bo tylko wtedy możemy wejść w rezonans. Rozumiem. Ale wibracje nawet w obrębie naszego ciała się ogromnie różnią. Rozumiem. No na przykład szyszynka wibruje z częstotliwością około 8 herców. Herców. Tak, tak, tak. Ale nasze wielowymiarowe DNA wiruje z częstotliwością około 150 megaherców w obrębie tego samego ciała. Więc my nie wchodzimy na wyższe, niższe wibracje. Już rozumiem. Jak ja słyszę o tych dolnobiegunowych wibracjach albo niskich wibracjach, że pracujemy na niskich wibracjach i w związku z tym jesteśmy źli i niedobrzy. Nieprawda. My po prostu mamy złe intencje i wtedy jesteśmy niedobrzy. Dobrze, ale wracając do mojego pytania, to chciałam cię zapytać, czy jak byłaś w odwiedzinach u swojego męża i porozumiewaliście się właśnie wtedy telepatycznie, to czy ty miałaś w ogóle potrzebę w jakiś sposób, jakkolwiek go szukać, na przykład, no fajnie, że ci tutaj jest tak... Do głowy mi nie przyszło nawet. No właśnie. Tak prawdę powiedziawszy, ja go i tutaj nie oszukiwałam, więc dlaczego miałabym go tam oszukiwać? Ja to rozumiem, ale ja myślę, że właśnie jak już ktoś używa telepatii, To już jest chyba inny w ogóle stan świadomości tej osoby. Przede wszystkim, jeżeli ktoś używa telepatii, to ma absolutną pewność, że nikt go nie wykoleguje w żaden sposób i nie oszuka. No to prawda. To jest bardzo wygodne dla telepaty. Mhm.
Mamy jeszcze takie pytanie. Jakbyś mogła coś od duszy, od duchu powiedzieć. Jak ty masz na myśli kompleks świadomościowy? Tak, o kompleks świadomościowy. On jest też wielowymiarowy. Mhm. Czyli krótko mówiąc, dzięki temu, że nasz kompleks świadomościowy jest wielowymiarowy, my, będąc w ciele, jesteśmy jednocześnie we wszystkich sferach wielowymiarowej hipersfery. Notabene ta wielowymiarowa hipersfera jest raptem 12-wymiarowa. A tak jak DNA. Dzięki czemu wiemy, że jeżeli chcemy dobrze opisać wszechświat, musimy przejść na system dwunastkowy. W matematyce, tak. A nie tak. Na dziesiętny. Odrobiłam pracę domową. Nie wiem, czy to widać. Muszę chyba w tą stronę przejechać. Widać. 12 warstw DNA, tak. Przerobiłam to. Bardzo dziękuję. To jest 9 miesięcy naprawdę prawdziwej pracy. Także mega to jest. Przekazane przez notabene medium. Medium, którego też trzeba poprawiać w momencie, kiedy się interpretuje to, co on przekazuje. Bo on też posługuje się bardzo często, chociaż jest inżynierem, posługuje się bardzo często terminologią, której ja nie lubię, ezoteryczną. Bo jeżeli ktoś już działa w nauce, a on działał w nauce, to każdy termin ezoteryczny ma swój odpowiednik w nauce. Jeżeli nauka wchodzi w obszar transcendencji, no to pozwólmy jej zapanować w języku i w naszym porozumieniu i mówić tym jednym językiem. Mhm. A przyznam się szczerze, że jak mi ktoś wyskoczył z egregorem przy pracach z kundalini, czyli ze sprzężeniami zwrotnymi, jakie mamy w obrębie ciała, to zatkało mnie. Do głowy mi nie przyszło szukać, co to jest egregor. No, ale... Ale w gruncie rzeczy co się okazało, że to jest właśnie to, co ja rozumiałam pod pojęciem symbolu, czyli identyfikator grupy ludzi, którzy tworzą świadomość grupową. Ja takie zadam może... Ale z tym, że w momencie, kiedy mówimy o egregorach, to zauważyłam, że są ludzie, którzy twierdzą, że te egregory mogą nam szkodzić. Bo to też już całe później poszukałam. Natomiast ja uważam, że taki egregor, czyli taki symbol łączący grupę, wcale nie musi szkodzić, chyba że członkowie grupy chcą komuś zaszkodzić. Ale to już nie egregor jest temu winien. Mhm. To my jesteśmy wredni dla siebie nawzajem. Tak, ale ja chciałam jeszcze ciebie zapytać, jeżeli chodzi o te egregory i symbole. Czy my jesteśmy w stanie nasycić taki symbol i używać go do różnych celów? Trudno mi powiedzieć, ale jestem skłonna w to wierzyć, że tak. Dlaczego? William Tyler, znany amerykański fizyk, swego czasu robił doświadczenia z tak zwanym akumulatorem intencji. Mhm. On to wypróbowywał nie na ludziach, tylko na muszkach owocowych, jeśli dobrze pamiętam, ale był w stanie zmieniać ich chyba nawet metabolizm. Nie wiem jak z DNA, nie pamiętam dokładnie już w tej chwili, bo wiele lat temu czytałam te jego publikacje. Niemniej jednak wiem, że był w stanie manipulować ich zachowaniem, ich rozmnażaniem, ich dojrzewaniem za pomocą akumulatora intencji, bo intencją ładował to swoje urządzenie i potem to urządzenie wkładał tam, gdzie te muszki były. Czy też muszki do tego urządzenia, to też już nie pamiętam. W każdym bądź razie uzyskiwał dokładnie to, co chciał.
Więc jeżeli można załadować urządzenie techniczne, to dlaczego nie takiego egregora? W końcu, jeżeli my jesteśmy w stanie myślokształt powołać do istnienia w naszej czasoprzestrzennej rzeczywistości, to dlaczego go mamy nie? Tak jak powiedziałam, jest energia, powstaje materia. Tracimy ten potencjał energetyczny, materia znika. Więc jeżeli my w drodze naszej wyobraźni tworzymy jakiś obraz, jeżeli mamy do tego predyspozycję i jesteśmy w stanie sięgnąć do energii próżni, a jesteśmy w stanie sięgnąć, bo z energią próżni się łączymy przez ten nasz główny kanał sprzężenia zwrotnego. I doskonale wiem, że się możemy z nim połączyć, bo przecież wtedy, kiedy trzy wlewy, po których przerwano mi chemioterapię, a miałam ich mieć kilkanaście, przez prawie 3 miesiące byłam na głodzie, bo organizm niczego nie przyjmował, to właśnie stamtąd czerpałam siły życiowe. Mhm. A jak się czułaś z tym? Chodzi mi o takie Byłam przeszczęśliwa w momencie, kiedy stwierdzono, że już mi więcej nie będą robili żadnej chemii, dlatego że mój organizm się do tego nie nadaje i by mnie wykończyła. Mhm. Natomiast stwierdziłam, że ponieważ rzeczywiście ledwo się ruszałam i wtedy albo synowa, albo syn mnie dowozili do szpitala i zabierali stamtąd. Po tej trzeciej chemii to nawet nie ruszałam się z domu i przywożono mi produkty spożywcze do domu. Jak tylko czegoś potrzebowałam, zawsze miałam wszystko przywiezione. Nie miałam odwagi wyjść sama, bo nie wiedziałam, czy będę w stanie wrócić. Tak bardzo byłam osłabiona. Danusia... Jednak mimo tego osłabienia przez cały czas, nawet w trakcie chemioterapii, usiłowałam sobie pomagać również psychofizyką. Właśnie. I prawdę powiedziawszy, chociaż miałam już przerzuty, kobieta, która robiła mi analizę, zapytałam się wręcz, czy są jakieś zmiany, czy takie poniżej średniej, czy powyżej. No mówię, wie pani, że nawet jestem zaskoczona, że takie duże. Ale w momencie, kiedy zakończono mi chemioterapię, nie zlikwidowano mi jeszcze nowotworu ani przerzutów. Mhm. I dopiero twoja praca własna spowodowała kompletnie... Przede wszystkim chemioterapia wyciągnęła mnie z depresji po śmierci męża. Bo tak prawdę powiedziawszy, ja pierwszą chemioterapię miałam 4 miesiące po śmierci męża, a już miałam przerzuty. Mhm. Czyli to się rozwinęło jak pożar lasu. Rozumiem. I ten generalnie, no nieciekawy... Mówiąc, wyhodowałam sobie raka. Potem go drania trochę pogłodziłam, a potem już dobiłam psychofizyką. Hmm. Czyli jakby byłaś kreatorem od początku do końca tego swojego stanu, prawda? Dokładnie. No, jak tu nie wierzyć w to, że można się samo wyleczyć? Jedni to nazywają... Nie, no przede wszystkim jesteśmy w stanie się wykończyć całkowicie. Tak. Pomocą stresu. To prawda. Danusia, wiesz co, ja tak chcę trochę powrócić jeszcze do tego pierwotnego takiego pytania związanego, to znaczy pytania, tematu naszego dzisiejszego spotkania. Wiemy, że na pewno odchodzimy po śmierci, to nie jest żaden koniec, że umieramy razem z ciałem, nasza świadomość umiera i już się więcej nic nie dzieje, my sobie żyjemy. Powiedz mi, czy to jest tak, że jak ja żyję tak na co dzień, tak jak żyję i myślę jak myślę, to ja to przenoszę do tego świata, a tak naprawdę już do zbudowanego nowego domu przez siebie, przez swój umysł? Mhm. I tak naprawdę generalnie nic. Ale tak prawdę powiedziawszy, czy masz świadomość tego, że żyjesz w sposób niewłaściwy? Nie, nie mam takiej świadomości. Tylko... Właśnie, czego się obawiasz?
Tak jak ci powiedziałam, mój mąż był wychowywany przez rodzinę bardzo religijną. W momencie, kiedy się pobraliśmy, doskonale wiedział, że ja nie jestem katoliczką, że urodziłam się w rodzinie protestanckiej. Nawet wiedział, że byłam i ochrzczona, i konfirmowana, ale również nie kryłam tego, że mam duży dystans w stosunku do religii i w ogóle mu to nie przeszkadzało. No bo kochał cię, no ludzie. Nie, no bo po prostu nie był fanatykiem. I dlatego znalazł się tam, gdzie się znalazł. Ale tak kobieta, która mnie dopadła w czasie dyskusji po filmie, podejrzewam, że jest fanatyczką, która się niesłychanie oburzyła. Jak to możliwe, żebym ja nie rozumiała, co to jest grzech? Ale przecież to już ją tego i ksiądz uczył, i rodzice. I ona sama się przekonała, że katolicyzm jest taki bardzo ważny. Ale ja nikomu nie bronię wierzyć w to, czego nauczają w kościele. Każdy ma prawo wyboru, w co chce wierzyć. Tak, to prawda, to prawda. Ale ja rozumiem, że ona ma takie podejście, no tak jak niektórzy, że tam po śmierci no, będą mieli dziewice, tak? Chyba trochę takie wojujące, jak ci rycerze Chrystusa. Tak, rozumiem. Danusia, a czy my przychodzimy tam sami, czy z tymi naszymi bliskimi, z którymi chcemy być? Tak prawdę powiedziawszy, jeśli wierzyć Newtonowi, to my tam, nie tylko Newtonowi, Krajonowi również, to my tam mamy coś w rodzaju takiej rodziny. Każdy z nas. I w obrębie tej rodziny my najczęściej się wcielamy. Tak, tylko zamieniamy się rolami, umawiamy się na role. Na przykład do mojej rodziny z całą pewnością należy mój ojciec, który dał mi niesamowicie w kość, kiedy dorastałam. Ale przez cały czas sterował dokładnie tak, jak powinien. Najprawdopodobniej po prostu taką miał rolę. Rozumiem. Trzymał mnie krótko, jak to się mówi, na krótkiej smyczy, dlatego że uważał, że ja mam, przyszedł z przeświadczeniem, że ja mam ważną robotę do zrobienia i w związku z tym muszę być do niej na bardzo krótkiej. Czyli moglibyśmy pomyśleć, przyszedł despota, ale tak naprawdę czuł wdzięczność. Był despotą zresztą dla całej rodziny, nie tylko dla mnie. Ale dla mnie zdecydowanie największym był despota. Czyli surowy nauczyciel ten despota, tak. Z czego można określić. I przyznam się szczerze, chociaż bardzo czułam się nieszczęśliwa dorastając, w momencie, kiedy się zorientowałam, jak wiele mi dał ten okres, kiedy ojciec mnie tak krótko trzymał, to stwierdziłam, że kurczę blade, no mam obowiązek być mu wdzięczna. Nie byłabym w tym miejscu teraz, tutaj, gdyby nie on. On mi podsuwał literaturę do czytania. Danusia, ale twój ojciec, mimo tych swoich słabości... Takie to nie były słabości, on po prostu... No, trzymał mnie krótko. No to pomimo swojego tego zachowania, jakiś wyższy cel tak naprawdę tutaj ukazuje się. A jak to jest na przykład, gdy ten ojciec, bo to niestety w Polsce to najczęściej był to ojciec. Jeszcze coś ci powiem, bo widzę, że masz sporo wątpliwości. Ja się z ojcem spotkałam po jego śmierci. No, opowiedz. Kurczę blady, to było spotkanie przyjaciół. Jak to? Ależ tak. Możesz coś jeszcze powiedzieć? To znaczy, czułaś to, że to jest twój prawdziwy przyjaciel? I mój ojciec zmarł, kiedy ja dopiero zaczynałam pracę. A więc nawet jeszcze zmarł przed moim wyjazdem na stypendium za granicę. Bardzo chciał, żebym ja zrobiła doktorat, ale niestety ja byłam nieprawomyślna i miałam duże problemy w związku z tym.
I tak jakby doskonale wiedział, że to wszystko, co on dla mnie zaplanował, tylko tyle, że on chciał, żebym ja studiowała medycynę, a ja się uparłam na politechnikę, najwyraźniej zaakceptował to, że mój wybór jest dobry. Mało tego, niezależnie od tego, czy bym prawdopodobnie zaczęła od medycyny w samym miejscu, bo i medycynę musiałam poznać, żeby wiedzieć, jak wielkie znaczenie ma fizyka dla medycyny. Mhm. Ale od fizyki było mi łatwiej do tego dojść niż odwrotnie, bo moja siostra, która zgodnie z wolą ojca studiowała medycynę, niestety nigdy w życiu w tym drugim kierunku nie poszła. Mhm. I nie pójdzie. Rozumiem. No. To taka jest możliwość. Ale Danusia... Nie, nie, nie możliwość. Ja doskonale wiem, ponieważ ona trzyma się ściśle procedur, a ja zawsze podważałam nawet dogmaty naukowe. No tak, ale trzymanie się procedur, jakby sama wiem z własnego doświadczenia, to jest to jakiś rodzaj takiej wygody życiowej. Bo już ktoś za nas coś napisał. Ja bym powiedziała ciasnych horyzontów. Nie tylko wygody. Rozumiem. A gdyby chodziło o wygodę, to ja bym też nie podważała tego, co podważam. To wygodniej jest się po prostu nie wychylać. No tak. I zgadzać się ze wszystkim. Danusia, ale jeszcze jakby wracając na chwilkę do jakby roli ojca. A co jest w takiej sytuacji i tego, że my się umawiamy na różne rzeczy i niektórzy właśnie, tak jak mówisz, że czujesz, że tak jak ze swoim ojcem byłaś umówiona na to życie. Najprawdopodobniej tak, ale właściwie pewności nabrałam dopiero po spotkaniu z nim. Mhm. Ale ty już wiesz, to też sygnał, że ty wiesz, ty jesteś po prostu już teraz przekonana jakby w tym swoim kierunku, w którym... Powiedziawszy, ja już byłam przekonana w momencie, kiedy rozpoczęłam pracę zawodową, bo ja pracę zawodową rozpoczęłam w trakcie studiów jeszcze, nie dlatego, że musiałam pracować, tylko zaproponowano mi udział, właściwie pracę w nowo tworzonym zespole, w specjalizacji, która dopiero stawiała pierwsze kroki w Polsce, jako studentce. Mm-hmm. I doszłam do wniosku, że gdyby ojciec mnie nie poprowadził tak, jak poprowadził, to ja nie byłabym taką studentką, jaką byłam, bo ja po prostu... Aby dostać zaproszenie. Żeby się wyzwolić od tego terroru domowego, ja stworzyłam sobie swój własny świat. I tym światem była nauka. Ja po prostu uciekłam w naukę. A potem to wszystko mi się przydało. A, dobra, to jeszcze wrócę jeszcze na chwilę do swojego tematu. A co w takiej sytuacji, gdy nasz ojciec jest na przykład alkoholikiem? I po prostu, no wiadomo, każdego dnia przychodzi, pije, awanturuje się. Jaką to może mieć naukę wyższą dla tych ludzi, którzy muszą obcować z takim człowiekiem? Trudno mi powiedzieć. Miałam takiego znajomego, którego ojciec pił, matka piła, brat pił, a on nie. On nie? A on nie. Mhm. On nie chciał być taki jak oni. Myślę, że jest to też pewnego rodzaju nauka, którą wyciąga się obserwując innych. Moi rodzice nałogowo palili. Nigdy nie sięgnęłam po papierosy. Przepraszam, jednego papierosa częściowo wypaliłam, bo musiałam udowodnić swoim rówieśnikom, że potrafię. Ale zrobiłam to z obrzydzeniem i nigdy więcej nie sięgnęłam. Nie mam żadnych absolutnie uzależnień, ani od alkoholu, ani od nikotyny, ani od jakichkolwiek używek. Kawę mogę pić, mogę nie pić. Rozumiem. Alkohol mogę się napić, mogę nie pić. Właściwie bardziej nie piję niż piję. Danusia, a ja mam jeszcze takie pytanie, bo rozmawiamy o śmierci. Ale ja rozumiem, że po tej śmierci czasami przygotowujemy się na to, żeby ponownie przyjść tutaj lub może do jakiegoś innego wymiaru, ale że mamy się... Do jakiego wymiaru? Do jakiego innego wymiaru mamy przyjść? Czasoprzestrzeń jest polem doświadczalnym świadomości.
Tak, czyli do tego samego wymiaru, To znaczy, nie musimy przyjść akurat do ziemskiego systemu życia, bo jednak wymieniamy się doświadczeniami z innymi systemami, ale i tak nie wyjdziemy poza drogę mleczną, dlatego że każda galaktyka ma swój własny, można powiedzieć, sposób rozwoju kontynuowany. Nawet Krajon się posuwa do tego, że twierdzi, że każda galaktyka ma nieco inną fizykę, bo w gruncie rzeczy fizyka to są prawa, które są powielanymi wzorcami zachowań, które się utrwalają. Prawa fizyczne to też są pewnego rodzaju zachowania, które wypracowujemy w toku naszej ewolucji. I wierzę w to, co powiedział Krajon, że każda galaktyka wypróbowuje inny sposób rozwoju, nawet z inną fizyką. Nawet mogą mieć inne kształty. Natomiast w całej podobno galaktyce Drogi Mlecznej wszystkie formy inteligentne, tak jak my, mają kształt humanoidalny. Są podobni do nas. Mogą być więksi, mniejsze, ale są podobni. Rozumiem, że zwierzęta tutaj też się zaliczają. To znaczy nie chodzi mi o humanoidalność. No, jeśli chodzi o wielowymiarowość, to chyba tylko wale jeszcze mają. Rozumiem. Czyli delfiny, wieloryby, orki. A co z naszymi pupilami typu koty, psy, czy taka mucha? Na pewno mają, tak jak i my, kompleksy świadomościowe. Na pewno możemy spotkać swoich pupilów, bo mamy na to dowody. Ponieważ kontaktujemy się z tą drugą stroną, zarówno za pomocą środków technicznych, jak i za pomocą mediów, jak i za pomocą wglądu w tę inną rzeczywistość, wiemy, że jesteśmy w stanie tych swoich pupilów tam spotkać. Więcej powiem. Kiedy mieliśmy psa, nasz syn dostał w prezencie królika. Mieliśmy duży problem, bo baliśmy się, że pies będzie agresywny. Długo przyzwyczajaliśmy te zwierzęta do siebie i do tego stopnia pies przyzwyczaił się do tego nowego domownika, że nawet poczuwał się do obrony go przed innymi. Nikt, kto nas odwiedzał, nie był w stanie się do niego zbliżyć, do tego malutkiego króliczka, ponieważ pies natychmiast szczerzył zęby i stawał przed. Ale jednocześnie, jak ten bezczelny królik się przed nim położył, to psu dosłownie aż ślina ciekła z pyska. Żeby pochrupać. Niemniej jednak, kiedy pies odszedł, bo psy też odchodzą, chorują na dokładnie na to samo, co my. Żyją w tym samym obrzydliwym środowisku skażonym jak my i na te same choroby umierają. Nasz pies zmarł na raka. I ja jeszcze wtedy nie byłam taka biegła w uzdrawianiu, ale już później królika dwukrotnie wyciągnęłam z choroby. Ale nie o tym chciałam mówić. W momencie, kiedy pies odszedł, zauważyliśmy, że pies jest w pokoju. Zresztą kilkakrotnie nawet, można powiedzieć, tak kątem oka widziałam go, jak przechodził między pomieszczeniami. Natomiast zwróciło zachowanie królika. Pies go zawsze wyciągał
Królik miał swobodną zawsze drogę w mieszkaniu, bo on się tak jak kot zachowywał, miał swoje miejsce, gdzie załatwiał swoje potrzeby i swobodnie poruszał się po mieszkaniu. Jedyną groźbą było tylko to, że mógł nam pogryźć kable. No niestety, tego nie byliśmy go w stanie oduczyć, w związku z tym kable wszystkie trzeba było pochować. On zawsze się usadawiał pod jakimś krzesłem, bo on musiał mieć coś nad głową, wtedy się pewniej czuł. I zauważyliśmy, że królik się bronił przed wysuwnięciem go spod normalna zabawa, tak jakby był, pies był obecny w mieszkaniu. Królik gonił, odwracał się, robił gwałtowne zwroty, uciekał, wskakiwał na przykład na wersalkę, także pies w pewnym momencie tracił go z oczu i jak dochodził do wersalki, królik przez niego przeskakiwał i dalej toczyła się zabawa. Czyli bawili się dokładnie tak jak wtedy, kiedy pies żył. Czyli pies był w mieszkaniu. Był na 100%. I królik go odbierał. On go widział. Nie wiem, czy widział, ale wyczuwał. Danusia, a myślisz, że oni, że na przykład właśnie taki pies, czy taki królik, oni są z nami do końca, czy oni później gdzieś odchodzą? Pies był dość długo u nas w mieszkaniu. A potem odszedł. A jak myślisz, dokąd odchodzą? Dokładnie tam, gdzie my. My tam wszystkich, tam w gruncie rzeczy zwierzęta żyją z nami. Różnica jest tylko taka, że nie strzeżymy na siebie zębów. To znaczy, ani nas zwierzęta nie zjadają, ani my ich. A myślisz, natomiast że czego nie ma w tym raju? Owadów. Są ptaki. A jak myślisz, dlaczego? Widocznie jest to forma życia na tyle prosta, że te kompleksy po śmierci owada się raczej chyba być może nawet rozpraszają. Czyli tworzą coś w rodzaju takiego zaczynu do tego, żeby utworzyć nową formę życia. Ale to jest tylko to są moje domysły. Jak się tam przeniosę, to się rozejrzę. Co mi powiesz? Albo ja tobie. No, właściwie mnie bliżej. Nigdy nic nie wiadomo. Można wyjść na ulicę i zostać potrąconym przez samochód. Danusia, a powiedz mi, jak to jest z tymi narodzinami? Myślisz, że to jest tylko taka jedna forma narodzin, że dusza schodzi sobie do tego biorobota, czyli do naszego ciała i nie schodzi tak od razu. Z tego, co wiem, to znaczy ja nie pamiętam oczywiście swojego okresu prenatalnego, ale z tego, co wiem, w zasadzie trwale kompleks świadomościowy, ta część kompleksu świadomościowego, która się przenosi do czasoprzestrzeni, zasiedla ciało dopiero w momencie porodu. Natomiast do momentu porodu jest i w ciele, i poza nim. A dopóki nie zaczynają się rozwijać struktury mózgowe, to w ogóle nie wchodzi. Czyli zupełna aborcja to jest jakiś mit, prawda? Prawdę powiedziawszy, wydaje mi się, że dopuszczalna aborcja do 12 tygodnia to nie ma o co kopię kruszyć. Bo to jeszcze nie jest życie w tym znaczeniu, w jakim my to życie rozumiemy. Czyli a jeżeli zachodzi tego rodzaju sytuacja, bo i to się zdarza, że kompleks świadomościowy się rozmyśla, już niby zgodził się na zasiedlenie tego ciała, ale doszedł do wniosku, że jednak nie. Bo to nawet w czasie ciąży się zdarza. Wtedy albo płód obumiera, albo dochodzi do tak wielkich uszkodzeń płodu, bo już wtedy nie znajduje się pod kontrolą tej świadomości, która ma go w przyszłości zasiedlić. Dochodzi do tak wielkich uszkodzeń, że właściwie
aborcja wydawałaby się czymś naturalnym, żeby kobietę uwolnić od tego bagażu. Kobieta. A jednak doprowadza się do tego, że rodzą się dzieci, gdzie są oczy, znaczy mózg jest otwarty, oczy są poza otworami w czaszce. Uważam, że to jest obrzydliwe. Nie powinno się kobiety na tego rodzaju stres narażać. Ale tutaj mówisz tak jakby o kobiecie, tak? A jak to jest, jeśli chodzi o samo dziecko, że jakby to dziecko no, nie przeżyło w sposób mechaniczny, że doszłoby do tej aborcji, no to nie ma później jakiegoś takiego, nie wiem, tam już później w tym świecie ducha jakiejś takiej pretensji, że nie mogło się jakby zamanifestować w tym życiu bardziej? Coś ci powiem. Tak tylko. Jeżeli na przykład człowiek dorosły, nie dziecko, człowiek dorosły, jest już w stanie terminalnym i właściwie jest taką tylko leżącą roślinką i wyrażał sens, chęć zakończenia życia. Osoba, która pomaga mu dokonać eutanazji, nawet sam, jeżeli popełni samobójstwo, nie ma żadnego poczucia winy po przejściu za zasłonę. I mamy co do tego stuprocentową pewność, ponieważ te sprawy były badane. A możesz uchylić rąbka tajemnicy w jakiś sposób? No niestety metodami niekonwencjonalnymi, nieuznawanymi przez naukę konwencjonalną, ale badania były prowadzone. A na czym one polegały? No niestety trzeba się wtedy odwoływać do wspomnień międzyinkarnacyjnych i związanych ze śmiercią. Czyli hipnoza po prostu. Czyli hipnoza. W zależności od tego, jaka głębokość hipnozy, można się dowiedzieć wszystkiego. Ja sama ją stosuję, dlatego tak już dopytuję, tak? Bo mnie to bardzo interesuje i generalnie ten świat ducha bardzo mnie interesuje i jest to dla mnie takie no, podstawowe narzędzie właśnie. Ale już nawet bez hipnozy, bo pamiętam, że tego rodzaju badania prowadziła Wambach, Amerykanka, i ona nawet stosowała coś w rodzaju hipnozy grupowej. Tak. To znaczy zadawała pytania i osoby poddawane tym testom dawały pytania, dawały odpowiedzi. I te odpowiedzi się zasadniczo nie różniły od tych, które dawali ludzie w stanie głębokiej hipnozy. Czyli korzystali z jakiejś zbiorowej świadomości, mimo tego, że nie byli poddawani hipnozie. Nie, nawet pamiętali swój moment urodzenia. Pamiętali o tym, że czy chcieli przejść, czy nie chcieli. Czy uważali to za przykrą konieczność, czy chcieli się urodzić. No nawet takie wspomnienia mieli z tych amerykańskich badań. Natomiast jeśli chodzi o Newtona, to no niestety też znów Amerykanin, bo Amerykanie się bardzo tym problemem interesowali, to on spowodnie wchodził w okres międzyinkarnacyjny. Zresztą pani profesor Stawowska, o której już wspomniałam, też to robiła. Rozumiem, ale... Ona zresztą bardzo duży procent swoich badań poświęciła badaniu wspomnień osób niewidomych. Bo ten problem też ją interesował i w momencie, kiedy się zorientowała, że osoby niewidome są w stanie opisywać tę inną rzeczywistość i poprzednie swoje życie tak jak osoby widzące, doszła do wniosku, że absolutnie w ten sposób dowodzi się zjawiska reinkarnacji, bo osoba niewidoma nie jest w stanie opisać rzeczywistości tak jak osoba widząca. No właśnie. No skoro już jesteśmy przy tym temacie. Danusia, a ja chciałam ciebie tak jeszcze tak podrążyć troszeczkę z tym pytaniem odnośnie narodzin. Myślisz, że to tylko jest tak, że właśnie człowiek się rodzi z tą duszą, czy jest jakiś może inny rodzaj wejścia w to ciało? Nie. Nie ma. A myślisz, że żyją ludzie bez duszy? Nie.
To jest organizator naszego życia. Jak można żyć bez duszy? Jak w momencie, kiedy zrywa się połączenie kompleksu świadomość tego z ciałem, wszystkie procesy w ciele przebiegają bez kontroli i ciało się rozkłada. Rozumiem, czyli za każdym razem musi być ten pierwszy poruszyciel, czyli ten... To... Jak najbardziej. A nie dopuszczasz... Właśnie tak... różnica między życiem a śmiercią polega na tym, że zrywa się połączenie kompleksu świadomościowego z ciałem. Nie zaprzestanie akcji serca, bo już znamy takie przypadki, kiedy serce było zatrzymane, było operowane, człowiek był przywrócony do życia i było wszystko ok. Żył dalej. Bo nie było zerwania połączenia kompleksu świadomościowego z ciałem. Także śmierć następuje dopiero wtedy, kiedy kompleks świadomości mówi cześć, do widzenia, mnie tu nie ma. A jak myślisz, co determinuje te dusze do tego, żeby schodzić tutaj na ziemię? Czy gdziekolwiek indziej? Niektóre traktują to jako przymus. Niektóre traktują to jako wspaniałą przygodę, a inne po prostu z ciekawości. Bo to jest proces rozwoju. My napędzamy ewolucję. Ale... Przychodząc tutaj i napędzamy ewolucję, będąc tam. Bo w momencie, kiedy przeniesiemy się za zasłonę, to nie będziemy śpiewać w chórach anielskich, tylko będziemy zasuwać, aż dym będzie szedł. A co takiego możemy będziemy robić? Będziemy się uczyć czegoś nowego. I te doświadczenia, które tutaj zbieramy, to są jak owoce w koszyku, które zabierzemy ze sobą, tak? Dokładnie. A to, czego się nauczymy tam, tu wykorzystujemy. To, że w tej chwili się zajmujesz uzdrawianiem, też nie wzięło się znikąd. Już musiałaś mieć wcześniej takie doświadczenie. To, że ja odbierałam komunikaty nieświadomie prawie, też musiało się wziąć z moich wcześniejszych doświadczeń. Ale wiem też, że miałam bardzo przykre doświadczenia, bo chociaż nie poddawałam się hipnozie, ale w snach można wracać. I te sny, jak... Kilka takich wspomnień, co do których absolutnie wiem, że na pewno nie wydarzyły mi się w tym życiu. Po prostu nie było takiej możliwości. Na pewno nie przeżyłam wojny. Tej drugiej wojny. Bo ja się urodziłam już jeszcze w czasie trwania wojny, ale... No miałam jeszcze okazję niby jako niemowlak patrzeć na wyzwalanie Zakopanego, bo po powstaniu warszawskim moi dziadkowie i mama oparli się aż w Zakopanem. Przedzierali się przez kawał Polski. No a na przykład, bo mówisz, że tutaj, bo się urodziłaś tym niemowlakiem, a równie dobrze mogłaś umrzeć i za chwilę ponownie pojawić się. Czy po prostu masz takie odczucia, że to raczej jest niemożliwe? Nie. Te fragmenty, które pamiętałam z poprzedniego życia, to były wspomnienia osoby dorosłej. Rozumiem. Bo ja miałam kiedyś taki, wiesz, przypadek, że poszłam do sklepu z biżuterią i patrząc na biżuterię wiktoriańską zaczęłam płakać i nie wiedziałam dlaczego. I co patrzyłam na tą biżuterię, to mi po prostu same łzy płynęły. I tak sobie właśnie pomyślałam, że może żyłam w tamtych czasach. Być może. Mam przyjaciółkę, która jest święcie przekonana, że żyła kiedyś w kraju arabskim. I niewykluczone, że w Iranie. W Iranie albo w Iraku. Powiedziała, że kiedy tam pojechała, to się czuła, jakby była w domu. W domu. To ciekawe jest. Danusia, a powiedz mi, jakbyś, czy mogła powiedzieć, czy ten mąż dawał ci też w tym innym wymiarze jakąś taką nadzieję na to, co to będzie, gdy opuścimy to nasze ciało?
Nie, w ogóle na ten temat nie porozumiewaliśmy się. On mnie przede wszystkim przekazywał swoją wielką radość, że się tu znalazł i był przeszczęśliwy, że to wszystko, czym ja się zajmuję, to jest szczera prawda. I to przede wszystkim chciał mi przekazać. A jak już wróciłaś z tego wszystkiego, jakby byłaś tak w 100% przekonana? Tak, to wszystko... Nie, w 100% byłam przekonana dopiero w momencie, kiedy obudziłam się, wstałam z łóżka i w tym momencie on przed mną stanął. A, to jeszcze taką niespodziankę zrobił. O, fajnie. A czasami jak go przywołujesz, to myślisz, że jest z tobą? Ja czasami z nim rozmawiam nawet, powiedziałabym, ale... Czy ja czuję? Może tak. Właściwie na dobrą sprawę to ja ciągle mam wrażenie, że on tu jest, chociaż wiem, że go nie ma. Mhm. Ale że nie ma fizycznie, czy że w ogóle nie przebywa w twoim wymiarze? Wiesz, nie zastanawiam się nad tym. Mhm. Dla mnie on jest obecny. A jakbyś miała dać ludziom jakąś taką nadzieję, bo ludzie się... Ale nie mam zamiaru nikomu dawać nadziei, niech każdy sam się przekona, nie ma jak własne doświadczenie. Ale Słuchaj, nie ma co przekonywać ludzi na siłę, bo będzie jak z tym grzechem. To prawda, wycofuję się z tego słowa. Nie chcę, tak. Dobrze. Kto chce wyciągnąć z rozmowy? Jak ktoś chce wierzyć w coś, to absolutnie nie należy go tej wiary pozbawiać. Niech wierzy, dopóki się nie przekona, że się myli. Okej, dobrze. Danusiu, ja zakończę to nagranie teraz. Bardzo ci dziękuję za te wszystkie słowa otuchy i nadziei, bo jednak takie to wszystko było. I naprawdę nie trzeba jakby szukać tej wiary. Bo ja się śmierci nie boję. Mhm. To znaczy, chciałabym skończyć to, co robię.